Tutaj trzeba jeszcze dopisać, bo tak sprawdziliśmy dzisiaj informację, jaka jest szansa na to, żebym został królem tutaj faktycznie na ziemi, a nie tylko w internecie. I to wygląda w ten sposób, że muszę się zgłosić do wojewody w Katowicach i od niego. U niego mogę uzyskać zielone światło na referendum. Na referendum w Mysłowicach. I na podstawie tego referendum będziemy mogli zmienić władzę i uzyskać tą autonomię i wyrwać same Mysłowice. I byłbym wtedy królem Mysłowic. A żebyście mogli zrozumieć sytuację w rejonie, to są tak, Katowice są najbogatsze, Sosnowiec ładnie sobie radzi, ładnie się rozrósł, a Mysłowice to takie straszne, straszne, straszne zadupie podupadłe. Nie wiem, czemu tak się stało. A kiedyś Mysłowice miały być w ogóle właśnie miastem królewskim, czy właśnie stolicą jakąś taką ten. A teraz ja będę chciał z tych Mysłowic, bo to jest najlepszy teren pod inwestycje, bo jest dużo terenów do zagospodarowania i dużo możliwości, żeby pieniążki tutaj wydać. I też ludzie mnie tu znają, więc mam nadzieję, że ich przekonam do tego, że mi zaufają. I żeby to zrobić referendum, to będę musiał zrobić kampanię, kampania społecznościowa. Przed referendum, no ale na tą kampanię, no to sobie pieniążki zbiorę z pozostałych punktów. Zobaczymy, co wejdzie. I tutaj z tym Santanderem zagnębienie, będę chciał uzyskać też jakieś odszkodowanie. Bo uważam, że skoro nie mogą poczekać 14 dni na spłatę tak śmiesznej kwoty jako bank, jako ogromna instytucja i gnębią jednego obywatela, który został trzykrotnie złamana, trzy razy konstytucja, w tym dwa razy pogwałcone ponad kilkanaście przepisów, to jest po prostu parodia w tym kraju.